Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam bardzo, bardzo, ale to piękny domek. Można powiedzieć, że jest to perła polskiego urbexu, jeżeli chodzi o opuszczone domki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś tu już byłem. Tyle, że nagrywałem ten odcinek, można powiedzieć, kalkulatorem. I w tym nagraniu jakość za bardzo mi się nie podobała. Dlatego dzisiaj zapraszam Was jeszcze raz na eksplorację tego naprawdę przepięknego domku, bo to, co znajduje się w środku, to naprawdę... No powiem Wam, że nie wiem, czy jest taki drugi domek w Polsce opuszczony. Ten domek, który za mną widzicie, za chwilkę Wam pokażę, jak to wygląda w środku. Także co, lecimy na eksplorację. A więc dobra, moi drodzy, znajdujemy się w środku tego obiektu i powiem Wam, że jest tak samo przepiękne, jak w momencie, kiedy byłem tutaj pierwszy raz. I oczywiście opowiem Wam o tym, kto tutaj mieszkał, ale to w dalszej części tego odcinka, abyście po prostu za szybko nie zrezygnowali, ale myślę, że ten domek jest tak piękny, że naprawdę zostaniecie ze mną do końca tego odcinka. To co, może najpierw pokażę Wam tą kuchnię. Naprawdę obiekt ten ostał się w niesamowitym stanie, mimo tego, że możecie zobaczyć, co się dzieje tutaj już na suficie. A dzieje się naprawdę dużo, bo praktycznie cała ta farba czy tapeta łuszczy się po prostu. Łuszczy i za jakiś czas to wszystko odpadnie. I słuchajcie, to co jest tutaj najlepsze, to oczywiście jest tutaj ten kredens kuchenny. Ja się wybrałem oczywiście dzisiaj na ten urbex, ponieważ mimo, że pada śnieg, przejściowo oczywiście, no to jednakże słoneczko naprawdę tutaj świeci i naprawdę opłacało się tutaj przyjechać, zrobić po prostu piękne kadry, kto wie, może piękne zdjęcia. No i tak, zobaczcie, zachowały się oczywiście tutaj wszystkie rzeczy, które pamiętam, które były w momencie, kiedy eksplorowałem ten domek pierwszy raz. A więc wszelkiego rodzaju porcelanka, szkła, całe zestawy kuchenne praktycznie, wszystko to tutaj jest w stanie nienaruszonym. Naprawdę i ten kredens ciężko znaleźć w tak pięknym stanie, ten kredens. Zajrzymy sobie jeszcze tutaj do jednej szafki. Tak, wszystko tutaj jest na miejscu. Niczego nie brakuje. I zobaczcie, nawet tutaj były takie fajne szufladki, w których można było przechowywać różne rzeczy, przyprawy. Wiadomo, dzisiaj te przyprawniki wyglądają już całkiem inaczej, ale kiedyś to właśnie tak wyglądało. To sobie ładnie zamkniemy. I naprawdę apeluję tutaj do innych eksploratorów, którzy odwiedzają to miejsce, aby szanowali, ponieważ naprawdę bardzo szybko te miejsca znikają po prostu z mapy polskiego urbexu. Naprawdę świetne ciekawostki. No i oczywiście to, co stoi tutaj na tym stole. Kieliszki, zobaczcie, kieliszki. Jakieś czasopisma, oczywiście nie polskie. Coś tutaj związanego jest z fotografią. Zobaczcie, mamy tutaj taką fajną laskę babci, albo można powiedzieć dziadka. I z pewnością kojarzycie te stare wagi. Ja jeszcze pamiętam, jak moja mama ważyła na takiej wadze niektóre rzeczy, ale naprawdę... O, zobaczcie, jeszcze bym przegapił. Tutaj zanim wejdziemy do łazienki, to zobaczcie, mamy przepiękny, taki fajny piecyk. Mamy tutaj jakieś ruszta, no ale zobaczcie, wszystko tutaj się pięknie otwiera. Te gałeczki, to wszystko tutaj na pewno jeszcze działają. Spójrzcie, mamy kolejny z tyłu, przepiękne krzesła. Nie wiem akurat, co oznacza to zdobienie, może jest to jakiś symbol. Niestety ciężko mi jest powiedzieć. No i ten przeogromny piec kuchenny,
kaflowy, sami możecie zobaczyć. I do dzisiaj stoi ta węglarka pełna węgla. Ktoś po prostu nie zdążył napalić w piecu. I zawsze ma się wrażenie, że za chwilkę ktoś tutaj przyjdzie i zacznie gotować obiad. Te wszystkie garnki metalowe, blaszane, to naprawdę coś pięknego. I tutaj te wieszaczki na płytkach, to jest naprawdę rewelacja. Kolejny fajny, zabytkowy można wręcz powiedzieć, przedmiot, lampa naftowa. Dobra, zobaczmy jak to się prezentuje z takiego kąta. No jest naprawdę niesamowity widok. A teraz przejdziemy sobie po prostu do łazienki. Łazienka oczywiście również wyposażona. Tu co prawda przy zlewie widzimy, że po prostu zardzewiała woda spływała. To wszystko tutaj pociekło. Nie jest to żadna krew, także mogę was uspokoić. Ale to co tu się znajduje, zobaczcie. Kosz wiklinowy na ubrania i to nawet taki dosyć spory kosz. Fajna skrzynia tutaj przy moich nogach. No i te wyposażenie, zobaczcie. Jaka naprawdę stara pralka. No nie jest to aż tak archaiczny produkt, ale no zobaczcie. Czy wy pamiętacie takie pralki? I kolejne żelazko, zobaczcie. Tak, mamy wannę. I powiem wam, że to jest dosyć ciekawe. Zobaczcie. Nie wiem, czy to był bidecik, czy taka naprawdę malutka wanienka do mycia dzieci. Ciężko mi powiedzieć, ale naprawdę jest to bardzo ciekawa rzecz. Tu chyba mamy jakiś osuszacz, tak mi się wydaje. I starą mikrofalę. Naprawdę ciekawie to wygląda. No i zobaczcie. Pędzel do golenia. To wszystko tutaj stoi tak jak stało. Kubeczki, szczoteczki. No jest to wszystko zachowane w nienaruszonym stanie. Kolejne rzeczy, kosmetyki. Mamy tutaj również jakieś środki czystości. Dobra, to by było wszystko z tej łazienki. Myślę, że możemy przejść do ciekawszych pomieszczeń tego domku, a naprawdę powiem wam, że są bardzo ciekawe. A pierwszy ogień idzie, pierwszy pokój tuż za kuchnią, a więc zobaczcie, już mamy przepiękną, starą, drewnianą szafę i zobaczcie, łóżko i to wszystko, co tutaj zostało, naprawdę jest w idealnym stanie, tak jakby ktoś tutaj dopiero co wstał i delikatnie pościelił to łóżko. Ale spójrzcie na ten żyrandol. Te szklane klosze naprawdę robią mega robotę. I ten piec kaflowy. Jeszcze z tyłu za piecem, zobaczcie, mamy pochowane drewko. Tak jakby ktoś chciał jeszcze napalić w tym piecu. Mamy kolejną piękną rzecz w tym domu. Półka, naprawdę ciekawa biblioteczka. I spójrzcie na te bardzo ciekawe obrazy. Bardzo, bardzo dziwna postać dziewczynki. Te jej dziwne oczy. Troszkę mam mieszane odczucia patrząc na te zdjęcie. I można zobaczyć zdjęcie kobiety. Nie wiem, czy ta kobieta tu mieszkała, czy jest to po prostu portret, ale no jest naprawdę piękny. I spójrzcie. Taborecik, kolejna torba podróżna. Mamy tutaj troszkę cienia, bo z tej strony akurat drzewa zasłaniają troszkę światło, ale mam nadzieję, że wszystko bardzo pięknie to wygląda na kamerze. Dobra, tutaj mamy kolejne pomieszczenie, ale tu sobie przejdziemy za chwilkę. Słuchajcie, w tym domu jest coś naprawdę ciekawego i związanego z tym, kto tutaj mieszkał. A mianowicie ten element. Zobaczcie. Wygląda to jak drzwi do szafy,
ale to nie jest szafą. A dlaczego? Zobaczcie. Otwieramy drzwi i mamy w środku wieszaki. Niby była to szafa, ale zobaczcie, mamy drzwi, przejście do kolejnego pomieszczenia. Co tam się kryje? Może niektórzy z was już wiedzą, ale tam się kryje kolejny pokój i w tym pokoju są specjalne drzwi. I o przeznaczeniu tych drzwi za chwilkę wam opowiem. Także przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. Wow, zobaczcie na to. Mega miejsce, naprawdę. Ta kolorystyka ściany, ten regał z książkami, to wszystko jest naprawdę mega. I spójrzcie, już teraz możecie zobaczyć, jak tutaj wpada światło. Naprawdę coś niesamowitego. I zobaczcie, mamy kolejne łóżko. Przepiękne łóżko, taka można powiedzieć kozetka, a przy niej chyba maszyna do polerowania podłóg. Tak mi się wydaje. I zobaczcie, kolejna porcja książek, przepiękny obraz na ścianie, no i piec kaflowy. Zobaczcie, jakie on ma drzwi, no naprawdę coś niesamowitego. Takiego pieca jeszcze nie widziałem, powiem wam szczerze, w żadnym domku opuszczonym. No i ten pomysł z tym przejściem, no to jest naprawdę coś niesamowitego. A słuchajcie, to jest ciekawostka. Drzwi, zobaczcie, które wyglądają jak jakiegoś rodzaju wydawka. Tu mamy jeszcze okienka w drzwiach, zobaczcie, firankę. I powiedzcie, czy wiecie, dlaczego tak to wygląda? Już wam mówię. Otóż okazuje się, że w miejscu tym mieszkała pewna pani, która prawdopodobnie zajmowała się farmaceutyką i w tym miejscu podobno była swojego rodzaju apteka. Stąd te drzwiczki, które właśnie widzicie za moimi plecami. Była to prawdopodobnie wydawka do tychże lekarstw, o których wam przed chwilą powiedziałem. Prawdopodobnie tutaj przychodzili po prostu ludzie, mogli zaopatrzyć się w lekarstwa. Czy ta pani była aptekarką? Ciężko mi jest powiedzieć. Na pewno miała coś związanego z farmaceutyką. I druga sprawa. Mieszkał tu jeszcze pewien pan. Prawdopodobnie w miejscu tym znajdowały się jakieś zdjęcia, które wskazywałyby na to, że pomieszkiwał tutaj również pilot Wojska Polskiego. Nie pamiętam już teraz w jakim stopniu. Albo pułkownika, albo może w wyższym stopniu. Jednakże takie zdjęcie było tutaj widziane. Kolejna ciekawa biblioteczka z przepięknymi książkami. No naprawdę coś niesamowitego. Zobaczcie, tutaj mamy takie małe czarno-białe zdjęcie. Patrzcie, mamy jakieś kamyczki okrągłe. No ale zbiór dokumentacji, czasopism, książek jest naprawdę przebogaty. A więc pani, która tutaj mieszkała, naprawdę musiała być mocno wyedukowana, że tak powiem. Zobaczmy sobie może, co znajduje się za tymi drzwiami. A za tymi drzwiami mamy taki fajny, przeszklony ganeczek. Jak możecie zobaczyć, stan jego jest nie najlepszy. Wszystko tutaj już gnije po prostu. No ale dobra, wróćmy do naszego pokoju. Na co jeszcze można tutaj zwrócić uwagę? Spójrzcie, przepiękne obrazy. Naprawdę coś niesamowitego. Spójrzcie, jak to wygląda. Mega sprawa. Cieszę się, że wróciłem do tego miejsca, bo naprawdę miejsce to jest niesamowite. A teraz już zapraszam was do kolejnego pokoju, który jest jeszcze piękniejszy. Naprawdę zabytkowy telewizor. Niesamowity. Podejrzewam, że jeszcze by zadziałał, gdyby go podłączyć do prądu. No mega sprawa. Kolejną piękną rzeczą jest ogromna szafa z owalnymi lustrami. Niestety jest
opróżniona, zostały tylko same wieszaki. Przepiękny piec, tym razem w odcieniu błękitu. Drzwiczki, jak widzicie, jeszcze się ostały. To, co mamy tutaj na kozetce, to naprawdę jest kozackie. Spójrzcie, znowu pełno literatury, mnóstwo wręcz. Fajna, taka damska, mała torebeczka, neseserek. I naprawdę ciekawe lektury. Powiem wam, że mimo upływu czasu nadal to miejsce robi tak samo piorunujące wrażenie jak na początku. Spójrzcie. Tak samo piorunujące wrażenie jak na początku. Spójrzcie. Przepiękny fotel i obraz Monalizy. Oczywiście jest to falsyfikat, ale no, w jaki sposób zdobiło po prostu tutaj ten pokój. I jest to naprawdę świetne. Kurczę, no naprawdę mega sprawa. Powiem wam, że troszkę się zmieniły te pomieszczenia od mojej ostatniej wizyty. Sporo osób się tutaj prawdopodobnie przewija i niekoniecznie są to eksploratorzy. Dobra. Mam nadzieję, że pokój wam się podoba i możemy przejść dalej. Widzicie, że dom jest naprawdę przeogromny. Kolejne świetne pomieszczenie. Zobaczcie, ogromna komoda. Kolejne łóżko z delikatnym futerkiem. Kolejny telewizorek. Modlitewnik, zobaczcie, z obrazem. No naprawdę mega, mega sprawa. Kolejny fotel, kolejny piec kaflowy. I kolejny obraz. Ale to, co jest tutaj, to jest naprawdę sztosik. Zobaczcie, jak ten mebel wygląda. I prawdopodobnie w środku są jeszcze... Tak, dokładnie. To wszystko zachowało się w idealnym stanie. Cała ta porcelana, talerze. Ja pierdzielę, naprawdę mega sprawa. Powiem wam, że aż na kolana musiałem klęknąć, aby wam to pokazać. No naprawdę super. I spójrzcie, szuflady były schowane, ale niestety szuflada jest pusta. Jeszcze tutaj mamy drzwiczki. Aha, dobra. Najpierw te, a potem chyba te. Dokładnie. I tu mamy jeszcze więcej tego wszystkiego. Bogato wyposażona szafka Credence. Powiem wam, że można śmiało nazwać ten dom swojego rodzaju skansenem. Bo jest naprawdę dużo starych rzeczy. Tutaj mamy drzwi do kuchni. Okej, dobra, kolejny telewizor. Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. Jakiś Watson, telewizor marki Watson. Kolejne fajne małe pomieszczonko. Ale widzę, że czas robi tutaj swoje. Jest tutaj mnóstwo pleśni na suficie. No i oczywiście dookoła na ścianach fajne małe obrazki. Kolejna szafka, taka witryna oszklona. No i stare drewniane krzesła. Tutaj możecie zobaczyć ustawiony w rogu pokoju stoliczek. I widzę, jest tutaj jakiś obraz, zdjęcie. O, zasady ortografii polskiej i słownik ortograficzny. Ciekawa lekturka. To wygląda jak jakiś parawanik. Nie wiem, do czego to mogło służyć. Jeżeli wiecie, napiszcie w komentarzach. No i tutaj również mamy drobną porcelankę i w zasadzie pusto. Tak jak to bywało często u babci. Pełno nitek, guziczków, szpulek i tym podobne. Mamy jeszcze tutaj ostatnie pomieszczenie, bardzo małe. I również, o, zobaczcie,
Jakie fajne stare nożyczki. Kurde, kolejny fajny mały stoliczek. Zobaczcie, świeca. No naprawdę mega sprawa. I kolejna przepiękna szafa. No naprawdę coś pięknego. Wiecie co? Za chwilkę będę musiał przejść po prostu na strych i do piwnicy. Ale zanim to zrobię, rozłączę się, porobię sobie kilka zdjęć i za chwilkę do Was wracam. A więc widzimy się za chwilę. Możemy zobaczyć, co kryje się na strychu. A prawdopodobnie, o ile nic się nie zmieniło, to jest tu jeszcze jeden bardzo fajny pokój. Ale jak możecie zauważyć, naprawdę jest tutaj bardzo dużo różnych rzeczy. Zobaczcie, taka metalowa wanienka pełna drewna, wiklinowe kosze, pełny szyszek, można powiedzieć. No klimat jest, powiem Wam tutaj, niesamowity. Stół z takimi zębatkami, zobaczcie. Możliwe, że to było jakiegoś rodzaju imadło. I spójrzcie, fajna stara torebka. Ale powiem Wam, że tutaj naprawdę mocno wieje. I tu na strychu mamy również jakieś fajne ciekawostki. Pozostałości chyba innych maszyn. Zobaczcie, tam jakaś stara konewka. I zobaczcie, ile tutaj mamy korków. Masakra. Powiem Wam, że żeby to wszystko tutaj zobaczyć, naprawdę potrzeba by troszkę czasu. Bo jest tutaj naprawdę dużo tych rzeczy. Spójrzcie, jaka stara klatka. Pełno starych żeliwnych donic. I tam również wiele ciekawostek. Zobaczcie, już nie będę się tam pchał. Mamy mnóstwo butelek od napojów wysokoprocentowych. No i dobra, przejdziemy sobie jeszcze raz dookoła, bo gdzieś tam jest po prostu fajny ukryty pokój. I ten pokój jest naprawdę, powiem Wam, bardzo, ale to bardzo ciekawy. Spójrzcie, mamy jeszcze stary czerwony telefon. No naprawdę przepiękny mebelek. I spójrzcie na ten element. Przepiękny stolik ze starym żelazkiem. I kolejna kozetka. Przepiękny stary mebel. Spójrzcie, kolejny fajny stolik nocny. No naprawdę coś pięknego. Ale jaki odkurzacz, zobaczcie. Kurde. Czekajcie, to był odkurzacz? Czy do nawożenia coś? Jak myślicie, co to mogło być? Jeżeli wiecie, napiszcie w komentarzach, bo ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że mógł być to jakiś naprawdę stary odkurzacz. No i spójrzcie na te łóżko szpitalne. Naprawdę obskurnie to wygląda i nieciekawie, aczkolwiek tworzy taki bardzo fajny szpitalno-mroczny klimacik. Także na pewno wieczorem można by sobie wiele rzeczy wyobrazić, będąc w tym miejscu. To wszystko jest tu tak ugniecione, jakby ktoś tutaj jeszcze naprawdę leżał. Tu mamy jeszcze jedno pomieszczenie, ale oczywiście puste, jest tylko jakaś ogromna drewniana skrzynia. O kurde, ale naprawdę zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. No mega, mega klimat. Dobra, jak widzicie, drzwi od balkonu się tutaj otwierają. Jesteśmy na takim małym balkoniku, nie będę pokazywał okolicy, no ale tak to wygląda. No, powiem Wam, że naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego miejsca. Za chwilkę będę schodził na dół. Do piwnicy raczej nie będę się już kierował, tylko już po prostu do wyjścia i będziemy kończyć ten odcinek.
Dobra, słuchajcie, jeżeli odcinek Wam się podobał, oczywiście zostawcie odpowiedni komentarz oraz kciuka w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Jest to dla mnie niezwykle ważne. Czekają na Was kolejne materiały, jak zawsze przypominam, w każdy piątek o 18:00. Także bądźcie obecni, bo naprawdę warto. Chciałbym tutaj pozdrowić z całego serca kanał Kombinat, chłopaków z Grudziądza, którzy naprawdę robią świetną robotę, mają niebagatelny humor. No i co prawda ciężko się mi z nimi zgrać na jakiś urbex, ale myślę, że to tylko kwestia czasu. Pozdrawiam również zaprzyjaźnione kanały, moich patronów i wszystkich widzów. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że domek naprawdę Wam się podobał, a jest naprawdę przepiękny. Można tu wracać non-stop, robić piękne zdjęcia, a on się nigdy nie zmieni. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć.